Istotna jest tutaj osobowość tego, który przekazuje przedmiot temu młodemu człowiekowi. No i no, przemycam tam rozmaite treści, zarówno z zakresu literatury, kultury generalnie szeroko rozumianej, jak i filmu, muzyki. Od czasu do czasu robię wycieczki w kierunku rzeczy, które są absolutnie spoza szkolnej lektury. Dlatego, że no, można byłoby realizować tylko podstawę programową, ale wtedy nie realizowałoby się zupełnie samego siebie, prawda? Dlatego, że to jest taki specyficzny zawód, trochę jak zawód aktora, że od czasu do czasu trzeba improwizować. Od czasu do czasu trzeba poaktorzyć. Chyba chciałbym być reżyserem. Teatralnym. To było takie moje małe jakieś tam marzenie. To znaczy marzenie. No ja to gdzieś tam realizowałem przed laty. Bawiłem się w teatr, pracując w Koperniku. Nawet z pewnymi sukcesami to robiliśmy. Kilkanaście, a może i więcej niż kilkanaście sztuk wystawiliśmy. Część była moich, oparta na moich tekstach, jakichś tam scenariuszach. Część była oparta na klasyce, acz ja ją trochę zmieniałem, tę klasykę, trochę to modyfikowałem. Już nie pomnę. Pamiętam, że zaczynałem tę przygodę od Tadeusza Różewicza i od Kartoteki. Jakoś tak sobie umiłowałem ten tekst szczególnie, zresztą uważam, że jest najlepszy polski dramat XX wieku. I też taki mój pierwsza przygoda z teatrem młodzieżowym w Koperniku. Dzisiaj ta młodzież już nie jest młodzieżą. Ale wtedy, będąc młodzieżą, fantastycznie się zaangażowali i zrobiliśmy rewelacyjne, według mojego przekonania, rewelacyjną Kartotekę Różewicza. Także cieszę się akurat, że mogłem sobie pofoldować w tej materii. Czyli właściwie można by rzec, sprawdziłem się, może nie na wielkich scenach, ale na takich malutkich scenach, ale to już wystarcza, żeby dotknąć tej rzeczywistości, żeby z nią pobyć, żeby zobaczyć, ile to jest pracy w ogóle i jaka to jest, jaki to jest morderczy fach. Osoba prywatna, prawda, czy ktoś, kto do tej szkoły skądś przychodzi, z jakiegoś swojego świata. No i teraz na ile ten świat jest fajny, na tyle potem fajnie jest też w tej szkole, prawda, z tym kimś. Ta prywatność jest tutaj arcyważna, żeby ona była udana. Te dwa światy, to jest właśnie też niezłe, że one się uzupełniają, dlatego że ja, ponieważ lubię literaturę, to ją w domu czytam, a tu o niej opowiadam, to nic lepszego, bo jakby się tylko czytało, a nie miało się komu o tym opowiedzieć, to gorzej, komu ja się pochwalę, że ja to właśnie przeczytałem świetną nową książkę, no to im mogę, i może ktoś z nich zechce przeczytać także. Jeszcze pamiętam, moja matka mi powtarzała, że pokaż mi swoje książki, a powiem ci, kim jesteś. Więc otoczyłem się tymi swoimi rzeczami w moim pokoju, prawda? Jest to jakiś tam owoc kolekcjonerski do pewnego stopnia. No, książki może nie stanowią kolekcji jako takiej, bo były kupowane w sposób zupełnie naturalny. No, w czasach, kiedy książka była mrocznym przedmiotem pożądania. To jest obrastanie w przedmioty, bo ja tutaj nie kupuję jakichś bibelotów, tylko to jest obrastanie w kulturę, która mi pozwala jakoś tak być ciągle, czy na bieżąco, ja wiem,
czy przy okazji zapomina się o swoim wieku i zapomina się o tym, że ten czas się kurczy, tylko człowiek ciągle ma takie jakieś podświadome przekonanie, że czas jest konstans, że jesteśmy ciągle w tym samym czasie. No stąd też pewnie podróżowanie po różnych miejscach, ażeby zobaczyć tych ludzi, którzy jeszcze żyją. Stąd bywanie na koncertach. To jest takie stare powiedzenie, pokaż mi swój pokój, a powiem ci, kim jesteś. No, druga pasja oczywiście to jest muzyka i ona jest też związana z moim dzieciństwem, bo to gdzieś tam mama kupiła gramofon, jak miałem, nie wiem, 12-13 lat. Ale mama kupiła jakieś 2-3 płyty do tego gramofonu i na tym poprzestała, uznając, że to chyba wystarczy. Więc ja przejąłem pałeczkę i wszystkie jakieś swoje oszczędności wydawałem na płyty. Najpierw jakieś pocztówki dźwiękowe były, o czym już dzisiejsza młodzież nie wie, czy nie zna takiego zjawiska, prawda? A potem były polskie płyty, potem były zagraniczne płyty, które kosztowały majątek. W każdym razie ta kolekcja się rozrosła. To, co tutaj widzimy w tym pokoju, to nie jest wszystko, bo to jest w innych pokojach są jeszcze szafki, szafy i szafeczki i tamte płyty są także. No i tu jeszcze oczywiście muszę wspomnieć o takiej mojej pierwszej miłości muzycznej i ona po dziś dzień jest taką miłością nieskażoną właściwie. To jest to wszystko, co zrobił Czesław Niemen. To był facet, którego kochałam absolutnie. To była największa moja miłość muzyczna. No może dlatego, że żyliśmy w tym samym czasie. On był starszy, w związku z tym kształtował mój gust i to, że zostałem człowiekiem, który mówi o literaturze w szkole młodzieży, kto wie, czy nie jest jego zasługą, bo to ja miałem wtedy ile? 12 lat, kiedy on... 13 lat miałem wtedy, jak wyśpiewał Bema Pamięci Żałobny Rapsod, prawda? Rzecz, która była no, szokująca, jak na końcówkę lat 60. No, w epoce tak zwanego Big Beatu i w epoce piosenek właściwie, nie? Lekkich, łatwych i przyjemnych. W epoce czerwonych gitar, które śpiewały Albo ty się boisz myszy. Pojawił się taki gość, który zaśpiewał Norwida, prawda? Ja oczywiście od razu z tym Norwidem zacząłem żyć. Szczęśliwym trafem 5 tomów dzieł Norwida były w domu. Więc ja te dzieła natychmiast zacząłem czytać. No i to gdzieś tam też mnie pewnie kształtowało. No, komuś to zawdzięczam. To zawdzięczam właśnie temu autorytetowi z zewnątrz, jakim był Czesław Niemen. Myślę, że śmierć Czesława Niemena też była jedną z takich najboleśniejszych moich strat. Do dzisiaj właściwie jakaś ta strata mnie uwiera ogromnie. Dlatego, że i takiego kompozytora, i takiego głosu już w polskiej muzyce nie spotkałem. Wyłączę takie zbieranie, bo trzeba zbierać, bo wszyscy zbierają, to ja też będę zbierał. Nie, ja
to, co mam to tutaj, to generalnie to jest to, w czym ja się kocham. To znaczy to, co jest w półkach, to jest już to, w czym ja się zakochałem. I to jest półka. A to, co tak stoi na ziemi, to jeszcze nie jest to, w czym się zakochałem. Jak się już zakocham albo stwierdzę, że to trafi też do półki. Natomiast druga osoba, która jest poza jakąkolwiek konkurencją, to jest Bob Dylan. Bob Dylan jest poza wszelką konkurencją, stąd zeszłoroczna Nagroda Nobla dla Boba Dylana była Nagrodą Nobla dla mojej pasji także. I tu już wiem na pewno, że się nie pomyliłem, prawda? Wybrałem w muzyce to, co najlepsze. A z zagranicznych twórców filmowych to absolutnie kino włoskie i jeszcze raz kino włoskie, a inne kinematografie mogłyby przestać istnieć. Poza Polską oczywiście. Nie można się kierować cudzymi li tylko sądami, tylko trzeba się kierować sobą samym. To dopiero wtedy jest z tego jakaś radość. To we mnie trwa cały czas. To nie, że wczoraj to wymyśliłem. To jest we mnie od zawsze i ja się nie mogę pozbyć tego uczucia, że to są właśnie te rzeczy, dla których propagowania przyszedłem na świat, jak gdyby. A kiedy się mówi o miłościach, to się mówi o emocjach. Jak się mówi o emocjach, to siłą rzeczy nie jest się do końca obiektywnym, tylko jest się subiektywnym. Ja bardzo kocham subiektywizm. Nie znoszę obiektywizmu. No chyba, że w polityce to tak. Ale w życiu artystycznym, w wyborach artystycznych, no... Nie wiem. Z jednej strony chciałbym, żeby oni tak wszystko wiedzieli, co ja im tutaj mówię. Chciałbym, żeby czytali lektury. No to taki banał, nie? Ale chciałbym też zrozumienia, to znaczy chciałbym, żeby... No chciałbym przede wszystkim trochę uzupełnić ten ich świat, bo nam starszym wydaje się, że ten świat, którym my dysponujemy, no to on jest wartościowszy. Albo tam kiedyś były wspaniałe teksty literackie, a znakomite filmy, to chciałby się im to udostępnić, żeby nie tylko żyli teraźniejszością, tym, co teraz się dzieje i tworzy, ale także, żeby sięgnęli trochę wstecz, czy innymi słowy, żeby sięgnęli ku naszemu światu. Bo w momencie, kiedy oni sięgają, ci młodzi, ku naszemu światu, to ta nić porozumienia pomiędzy mną a nimi jest lepsza. Czy taki, który i ja kocham. Nie, że wszystkie, absolutnie nie, ale na przykład, żeby polubili muzykę, której słucham, albo żeby polubili twórczość Tadeusza Konwickiego, to by mi już wystarczyło w zasadzie. Już niech tam inne rzeczy idą sobie swoją drogą, ale na przykład no przynajmniej tego Konwickiego. Nie? To już bym uznał za swoistego rodzaju sukces. No ale tak naprawdę jest w tym zawsze duża doza prywatności. No to, co jest dobre społecznie, dobre jest i dla młodych, i dla starych. Ja bym tego nie rozgraniczał, że młodym trzeba życzyć czegoś innego, aniżeli starym. Starzy też się powinni rozwijać, na ile to jest tylko możliwe. No tego nieustającego rozwoju i tego, żeby się z każdym dniem ewoluowało, prawda? I żeby się odczuwało satysfakcję tej ewolucji i żeby w dorosłych znajdowano opokę, wsparcie i zrozumienie. Tego chyba życzę.